Decyzja o tym, czy uczniowie jeszcze w tym roku szkolnym wrócą do stacjonarnej formy nauczania, zostanie podjęta w drugiej połowie maja. W tej chwili decyzją rządu szkoły pozostają zamknięte do 24 maja. Jednak jak zaznacza minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski, z korzyścią dla uczniów byłby jak najszybszy powrót do tradycyjnej formy nauczania. Decyzję o tym, czy powrócimy do stacjonarnej formy nauczania, podejmiemy w drugiej połowie maja. Wtedy będziemy mieli więcej informacji na temat tego, jak rozwija się epidemia. Będziemy opierali się nie tylko i wyłącznie na prognozach, ale już na rzeczywistych danych. I wtedy łatwiej będzie podjąć decyzję o tym, co robić dalej. W niektórych krajach europejskich już pojawiają się formy powrotu uczniów do szkół, więc taki scenariusz jest również możliwy w naszym kraju. Ministerstwo, jak i rząd, nie planuje przedłużać roku szkolnego ani zmieniać terminu wakacji. Termin zakończenia zajęć dydaktycznych nastąpi 26 czerwca.